Cześć wszystkim i witam was ponownie w moim kanale. Dziś porozmawiamy o jednym z gorących tematów w świecie gier Roblox, a więc chciałbym poruszyć temat, który nie jest tak często omawiany przez youtuberów. Dlaczego niektóre gry na Roblox nie zyskują popularności? Także oto 5 powodów, które mogą to tłumaczyć. Pierwszym kluczowym czynnikiem jest niska jakość grafiki. Wiele gier na Roblox, szczególnie te stworzone przez początkujących twórców, może nie zachwycać estetyką. Grafika jest często prostsza niż w grach typu Call of Duty czy GTA V, co może odstraszyć potencjalnych graczy. Brak atrakcyjnych wizualnie elementów może sprawić, że nawet ciekawa koncepcja gry zostanie po prostu zlekceważona. Kolejnym czynnikiem jest mało oryginalny koncept. W świecie, gdzie każdy może tworzyć własne gry, nieuniknione jest, że wiele z nich będzie opierać się na podobnych pomysłach. Brak świeżości w koncepcji gry może sprawić, że ta szybko zniknie w morzu podobnych produkcji. Gracze poszukują czegoś nowego i intrygującego, więc brak innowacyjności może być powodem dla słabej popularności. Kolejną już trzecią przyczyną może być brak reklamy i promocji. Wielu twórców gier na Roblox nie inwestuje wystarczająco czasu i wysiłku w promocję swoich produkcji. Nawet jeśli gra jest solidna, jeśli nikt o niej nie wie, to mało prawdopodobne, że zdobędzie popularność. Skuteczna kampania marketingowa może znacząco wpłynąć na zainteresowanie grą i przyciągnąć nowych graczy. Innym jeszcze czynnikiem, który może odstraszyć graczy, są problemy z wydajnością i stabilnością gry. Niestabilne serwery, długie czasy ładowania i częstsze przecięcia mogą sprawić, że gra staje się frustrująca i nieprzyjemna. Ostatnimi czasy na przykład Mad City. W świecie, gdzie konkurencja jest ogromna, gracze nie mają cierpliwości na problemy techniczne i szybko przechodzą do innych gier. Ostatnim, ale nie mniej istotnym powodem słabej popularności niektórych gier na Roblox może być brak wsparcia ze strony twórców. Regularne aktualizacje, dodawanie nowych funkcji, słuchanie opinii społeczności są kluczowe dla utrzymania zainteresowania grą na dłuższą metę. Brak zaangażowania twórców może sprawić, że gra zostanie porzucona przez graczy na rzecz bardziej aktywnie rozwijanych gier. Także to były 5 powodów, dlaczego wasza gra na Roblox może nie zyskać popularności. Pamiętajcie, że każda gra ma potencjał, ale aby go wykorzystać, niezbędne jest ciężkie prace i uwzględnienie potrzeb społeczności graczy. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!